Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku nie będzie motocykla adventurowego by definition, natomiast z samej przygody nie można wykluczyć bardzo przyjemnego wałęsania się po krętych winklach. W związku z czym dzisiaj w odcinku Suzuki Bandit 1250S. Zapraszam! Wiecie, jak dostałem Bandita od Michała na jakiś czas, zastanawiałem się, jak go nagrać, żeby było godniej, żeby było ciekawie. Postanowiłem, że przyjedziemy w miejsce, które powinno przetestować jego przydatność, najlepiej jak to tylko możliwe. W związku z tym jesteśmy właśnie w pięknych polskich Bieszczadach. Motocykl, który mamy dzisiaj na tapecie, to Bandit 1250S, zwany wodniakiem, i część z Was powie, że a, to już nie jest taki prawdziwy Bandit, bo prawdziwy duży bandzior skończył się na 1200 olejaku. Powiem Wam, że mam o nim takie mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony ten model był produkowany między 2007 a 2012, więc to nie jest jakiś stary bike. Z drugiej strony chyba zapowiadał to, co Suzuki robi z motocyklami do tej pory, czyli technologicznie jest bardzo, bardzo konserwatywny. Nietypowo dla mnie zacznę od chwalenia go i tutaj opalam się w blasku słońca i zajebistości niektórych aspektów bandziora dużego, więc musiałem założyć aż okulary. One eternity later. Pomyślałem, że jednak dobrym pomysłem będzie odstawienie jego i mojej głowy, żeby i motocykl, moja głowa ochłonęły lekko. I pomyślałem, że nagram Wam na spokojnie zalety i wady, te, które najbardziej mi się rzuciły w oczy. Pierwszy, najważniejszy, silnik. Pełen miodu, mega potężny, w żadnym momencie nie brakuje momentu ani mocy. Na każdym biegu mamy fajne odejście. Do tego silnik jest bardzo linearny i jak zestawicie go z bardziej współczesnymi konstrukcjami, to on nie jest taki wredny, taki wyrywny, taki arogancki. I moim zdaniem to jest spoko właśnie, że w czasie podróży chcemy mieć taki bardzo gładki ten silniczek i on taki dokładnie jest. Jak jesteśmy przy silniku, druga rzecz, którą sobie właśnie przemyślałem w trakcie, jak nim nie jeździłem kilka dni, skrzynia biegów. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam ostatniego motocykla, jakim jeździłem, w którym skrzynia biegów byłaby tak rewelacyjna jak w tym bandziorze. Naprawdę kilkoma ostatnio jeździłem motocyklami, w których te skrzynie były takie, powiedzmy sobie, średnie. Tutaj ta skrzynia biegów absolutnie mega, mega na plus. Z minusami tutaj łatwiej. Przede wszystkim technologiczny archaizm Suzuki, który trwa po dziś dzień. To jest motocykl sprzed zaledwie 10 lat. Mamy tutaj standardowe zawieszenie, a jednak przy tak dużym motocyklu o takiej masie Suzuki mogło pokusić się jednak o wsadzenie tutaj upside downa. Oprócz tego, moim zdaniem największy zarzut to brak ABS-u. Mamy kawał pieca, mamy kawał motocykla
I naprawdę okolice 2010 roku to nie jest połowa lat 90., że ten ABS byłby jakimś tam wydziwianiem, byłby pierwszej generacji i taki sobie, a połowa ludzi i tak by go wyłączała. Moim zdaniem tutaj kluczowym minusem będzie właśnie brak ABS-u. Bak, moi drodzy. Bak jest zwyczajnie za mały dla niego. Konsumpcja jest całkiem spoko, dlatego że oczywiście jak mu tam przygnieciemy, to sobie wypije i 8,5 litra. Natomiast bak średnio przy takiej normalnej jeździe wystarcza na 230 km jakieś, co sprawia, że jak jeździliśmy po Bieszczadach, no to ja byłem tym gościem, który robił te międzypostoje. Mimo wszystko bardzo przyjemnie mi się na nim spędziło te kilometry, te setki kilometrów. A teraz wracamy w Bieszczady. Michał już oczekuje, że nasłucha się w tym filmie ode mnie gorzkich słów na temat jego motocykla. Ja chciałbym powiedzieć inaczej, może nie tyle wytykać jakieś jego wady. Z jednej strony możemy się nim spokojnie wybrać na szybki, spontaniczny wypad w Bieszczady i on to zrobi spoko. Z drugiej strony ochrona przed wiatrem jest pomimo tej owiewki taka... bardzo taka sobie, szczególnie ta szyba, którą mamy tutaj, nie wywiewa za wysoko nad głowę i są motocykle szosowo-turystycznie zwyczajnie lepsze. Jeśli byśmy przytrzymali się wersji, że Bandit to jest jednak golas i może warto byłoby go używać na co dzień po mieście, no to tutaj przychodzi jednak jego wielka masa i niemały gabaryt i jest mnóstwo motocykli, które są od niego no tak z połowę mniejsze i znacznie sprawniej pojeżdżą po mieście. Bardzo elastyczny, mocny silnik, kawałek jednak tej owiewki mogłyby sugerować, że moglibyśmy spróbować poużywać tego motocykla jako motocykla cokolwiek sportowego. Tutaj niestety zblokują nas zawieszenia i tak naprawdę bardzo duża bezwładność tego motocykla. Mówiąc o bezwładności, chciałbym zauważyć, że bandity często kojarzą się z fajną opcją na pierwszy motocykl. Znam takich, co uważają, że 12 czy 1250 jest świetnym motocyklem na pierwszy poważny bike, bo dużo wybacza, bo jest taki uniwersalny i w ogóle. Słuchajcie, moje spostrzeżenie jest takie, że to absolutnie nie jest motocykl dla niedoświadczonego ridersa. Jeśli pojedziecie szybko po winklach, w zakrętach, on zwyczajnie was odprostuje. On wymaga kierownika, który naprawdę wie, co robi, świadomie używa instrumentów kontroli nad tym motocyklem i wtedy on stabilnie wykona to, co trzeba. Natomiast jeśli jesteście początkujący, nazwijmy to, to niestety przy większych prędkościach duży bandzior może was przerosnąć. Podsumujmy zatem, z czym mamy tutaj do czynienia. Duży bandzior, wodniak, dla niektórych już nie taka legenda, ale mimo wszystko świetny motocykl. Nada się do dalekiej turystyki, nada się do tego, żeby pojeździć nim naprawdę dynamicznie, a jednocześnie bardzo płynnie. Pojedziecie nim spokojnie we dwójkę. Na pewno polecam rozglądanie się za takim motocyklem doświadczonym ridersom. Odradzam go na pierwszy motocykl. Ale jeśli pojeździliście już na przykład jakąś 600 i szukacie przesiadki na coś, co da wam więcej swobody przy wyprzedzaniu, więcej swobody i komfortu w dłuższych podróżach, bo tak jak powiedziałem na początku, adventure niekoniecznie musi oznaczać upierdzielanie się w błocie, może też oznaczać wspaniałe bieszczadzkie winkle, czy jakikolwiek inny kierunek po, raczej trzymajmy się tego, przyzwoitych asfaltach. Jeśli podobał ci się ten odcinek, to być może jesteś też ciekaw, jak mi się jeździło Yamaha MT-09 albo choćby Goldasem. Te filmy wyświetlą wam się gdzieś tutaj, a ja widzę się z wami już w następnym odcinku. Hej! A, Zbigniew, pozdro!